Witajcie kochani, tym razem w takich dosyć nietypowych okolicznościach. Witam się z Wami w hotelu, do którego przyjechaliśmy przed taką dużą wyjazdową imprezą. Przyjechaliśmy na 2 dni. Mam nadzieję, że nie przedłuży się nam to na 3 dzień, ale na 2 dni wstępnie tak to ma być. Mój mąż właśnie jest pod prysznicem, ja przed chwilą wstałam, bo poleżałam sobie trochę. Jestem dzisiaj potwornie zmęczona, jest piątek. Tak naprawdę pierwszy raz chyba będę na takiej dużej imprezie całonocnej w piątek, kiedy moje dzieciaki do 4 były w szkole, czy tam do 3 i to wszystko tak się przedłużało. Jeszcze znowu nam się rozchorował Harry, więc jestem taka rozbita i powiem szczerze, że jedyne co mi przychodzi teraz na myśl to Boże, żeby chciało mi się tak, jak mi się nie chce, to bym odmówiła chyba cały różaniec teraz. Pierwszy raz chyba mam taką straszną jakąś w sobie niechęć do w ogóle do wyjścia, natomiast wiem, że jak zaraz wezmę prysznic, ubiorę się, podmaluję, to pewnie mi się polepszy. Postaram się coś na tej imprezie dla Was nagrać, żebyście może miały jakieś coś ciekawszego niż tylko takie moje gadane vlogi gdzieś w kuchni, czy tym razem na hotelowym łóżku po prostu. Pokój jest dwuosobowy, zupełnie taki przyzwoity z łazienką. Na peryferiach. Gdzie my jesteśmy, słuchajcie? Jesteśmy na peryferiach Sieradza, gdzieś pod Łodzią. Niedaleko 60 parę kilometrów od Łodzi, ale no musieliśmy tutaj wziąć z noclegiem, bo przecież nikt nie będzie wracał w nocy po imprezie. Taki kawał autem, tym bardziej, że pogoda jest bardzo słaba, bo pada i w nocy to wszystko może ściąć jakiś przymrozek. Będę się zaraz szykowała, może zrobię Wam strój dnia, strój imprezowy. Tutaj jest takie duże lustro w przedpokoju, to może pokażę Wam się, co się ubrałam. Jak nie, to później troszkę więcej ponagrywam. Życzę Wam również dobrej zabawy w ten weekend i trzymajcie kciuki, żeby jednak Pan Bóg sprawił, żeby chciało mi się tak bardzo, jak mi się nie chce. Na coś by to trzeba. Jest bardzo zimno, chyba pierwszy mróz dzisiaj. Założyłam taką grubą czapkę, bo nie chcę zmarznąć, bo u mnie w domu znowu wszyscy chorzy. Artur dzisiaj rano wstał z temperaturą, pojechał do pracy i pewnie niedługo wróci. Idę do apteki, idę na jakieś szybkie zakupy typu pieczywo, to co tam się pokończyło. Lecę odebrać Bartka. Słuchajcie, wróciłam z zakupów, dlatego postanowiłam Wam pokazać, bo wiem, że lubicie oglądać zakupy. Zresztą ja też lubię, bo zawsze można coś u kogoś podpatrzeć, coś mieć chęć wypróbować, także szybko Wam pokażę, co kupiłam. 3 takie przyprawy kupiłam, teraz robię grzańce, tam różne z piwa, z wina. Także grzaniec imbirowy, przyprawa korzenna, którą można dodawać do piernika i do napojów. Tu następna inna przyprawa do piernika i cukier z prawdziwą wanilią. Tutaj mamy jajka. Bez GMO, to są zakupy oczywiście z Tesco, 2 paczki chusteczek w pudełku, mrożonki, kupiłam bób i szpinak, soczki takie do szkoły dla Natalki. Tutaj już tą granolę przesypałam do słoika, ale chciałam Wam pokazać, bo to jest najlepsza granola Santa, ta orzechowa z kokosem, którą w ogóle jadłam i zawsze ją kupuję, jak tylko ją spotkam. Jest bardzo, bardzo smaczna. Następnie buraki, ale te podłużne ja zawsze kupuję, bo one są bardzo dobre na zupę, są słodkie i są takie fajne, mięsiste. Kilogram czerwonej papryki, bo była w promocji, 5 zł za kilogram. 2 cukry, serki takie różne kanapkowe, to jest chochlan naturalny, Camembert President i czosnkowy Hochland. Pomarańcze na soki, bardzo dobre są wszystko te pomarańcze, bo one są, można je jeść normalnie po obraniu, a można wyciskać sok, są bardzo słodkie i bardzo, bardzo soczyste. Klementynki, włoszczyzna, 2 masła łaciate, serek Hochland śmietankowy, 2 awokado, danio, makaron Barilla, teraz wzięłam takie małe muszelki. Też był w promocji chyba ten makaron. Miód rzepakowy, taki mały słoiczek, bo ja go kupiłam sobie do słodzenia herbaty. Herbata, ulubiona herbata moich dzieci, nie wiem co one sobie tak upodobały teraz tą herbatę. Tetley Classic Earl Grey, bardzo smaczna jest. Śledziki Lisnera wiejskie, 3 twarogi, 3 kostki twarogu tłustego z mlekowity. Śmietana 18, polska, gęsta z mlekowity. Też uważam, że jest to najlepsza śmietana właśnie i do twarogu i do zupy, nigdy mi się nie waży, po prostu jest smaczna. Pomidory malinowe, o tej porze roku pomidory zawsze były niezjadliwe, a teraz też klarniowe, malinowe, polskie są bardzo, bardzo smaczne. Jabłka, kiwi, mandarynki, to też wszystko jest z tej dostawy. Natki, czyli pietruszka, szczypiorek i kotarek. 3 puszki brzoskwiń w syropie, bo moje dzieciaki się zajadają ostatnio brzoskwiniami, także i galaretkę brzoskwiniami im robię, i sernik na zimno ostatnio robiłam i tak po prostu jedzą.
Lawatka ekspresowa też była w promocji, więc sobie kupiłam Lissner tuńczyk i jakaś chyba makrela w sosie pomidorowym. Czekoladka, o tu przysmaki dla Bartka, bo on strasznie lubi wędzone serki, także wzięłam mu zakopiańskie specjały i taki jak warkoczyk, czyli to jest wędzone, to jest niewędzone. Czekolada z orzechami, którą moje dzieciaki też bardzo lubią i śmieję się, bo oni są bardzo ekonomiczni, bo Natalia wyjada orzechy, a Bartek zjada czekoladę, także cała czekolada jest dla nich. Kruche ciasteczka, delicje, kostki te brefa do wycenia, bo ja je, lubię je, one nie są za bardzo wydajne, bo dosyć szybko się wypłukują, ale rzeczywiście ładnie pachną i mam wrażenie, że czyszczą jednak tą toaletę. Peeling enzymatyczny taki sobie kupiłam na wypróbowanie, płyn do demakijażu, lubię ten płyn bardzo, też był w jakiejś fajnej cenie, więc wzięłam, bo on mi dobrze domywa oczy, w ogóle mnie nie piecze. To jest przyprawa sól morska z pieprzem, taka od razu w młynku, też bardzo fajna na kanapki. Listerina dla Bartka. Czekoladki, link. Co my tutaj jeszcze mamy? A, no i tutaj dwie zgrzewki wody, mleko, papier i ręczniki. Hej, postanowiłam dzisiaj zakończyć swój vlogowy tydzień i wrzucić taki filmik na sam koniec. Po pierwsze, chciałam Wam powiedzieć, że nagrałam dla Was Q&A z rozdaniem i poprosiłam Was tam o napisanie odpowiedzi na takie pytanie, z czym Wam się kojarzy mój kanał, czy tam, czy z czym Wam się kojarzy moja osoba, co sprawia, że na mój kanał wchodzicie, co powoduje Wami, że pośród takiej masy kanałów i tematów poruszonych na YouTubie, że akurat wybieracie na przykład tego dnia, czy w tej chwili mój filmik. I chciałam tutaj takie małe sprostowanie powiedzieć, ponieważ ja jestem Wam przeogromnie wdzięczna i nie mogę tutaj ukryć wręcz wzruszenia, bo jak zaczynam czytać te Wasze komentarze, to po prostu ja jestem w szoku, ale jawi mi się tutaj już pewien obraz tego, czego Wy szukacie, tak? Na tym kanale tutaj cały czas się pojawia, że szukacie właśnie takiej prawdy, takiej szczerości, takiego prawdziwego, normalnego życia. Bardzo, bardzo Wam za te wszystkie ciepłe, wspaniałe, piękne, przemiłe komentarze dziękuję. Jestem naprawdę zaskoczona, bo myślałam, że odpowiecie, że na przykład, nie wiem, szukacie rzetelnych recenzji kosmetycznych, czy szukacie jakichś tam fajnych poleceń, czy jakiejś inspiracji, natomiast nie sądziłam, że tak dużo pozytywnych komentarzy jakby do samej mojej osoby się będzie tutaj tyczyło i chciałam tutaj taki mały apel albo takie małe sprostowanie. Słuchajcie, mnie nie chodzi absolutnie w tym konkursie czy w tym rozdaniu o taką, wiecie, taki cukier czy takie lanie miodu na moje serce, jaka to ja jestem super fantastyczna, bo są fajne nagrody. Tutaj jakby nie o to zupełnie mi chodziło. Ja jestem, tak jak mówię, bardzo wdzięczna za te wszystkie przepozytywne, przemiłe słowa, natomiast bardziej chodziło mi o to, żebyście właśnie podsunęły mi pomysły, tak, że co Wam się podoba na moim kanale, co mogłabym dalej rozwijać, co mogłabym Wam dawać takiego, żebyście Wy chętnie na ten kanał wracały, także bardzo, bardzo, bardzo dziękuję za przemiły, przefantastyczny odzew, natomiast mówię, to nie jest wyścig o to, kto będzie milszy czy bardziej uprzejmy, bo obawiam się, że za chwilę się takie komentarze, tak, pojawią, że ja zadałam takie pytanie po to, żeby właśnie zbierać laury na swój temat, natomiast zupełnie nie o to mi chodziło, aczkolwiek bardzo dziękuję za tak naprawdę fantastyczne wypowiedzi i tak fantastyczne komentarze. Zrobię chyba taki filmik, których, nie wiem, większość z tych komentarzy przeczytam i jakoś się do nich odniosę, bo są naprawdę w dużej mierze zaskakujące. Chciałam Wam jeszcze pokazać, bo wczoraj nakręciłam dla Was filmik, wczoraj czy przedwczoraj, o propozycjach prezentów świątecznych, a zapomniałam Wam pokazać prezentu, który miałam schowany, który kupiłam. To również jest prezent świąteczny, ale to jest taki prezent jakby z okazji posiadania nowego domu. Zaraz, może uda mi się to powyciągać. Pokażę Wam, co ja kupiłam w Pepco. Śmieję się, bo w tych komentarzach też wiele z Was napisało, że kojarzycie mnie z zakupami Pepco. Ja po prostu Pepco mam bardzo blisko. Dla mnie to jest taka mała, tania Ikea i zawsze coś tam ciekawego wyhaczę. I dlatego taki potrzebowałam prezent na szybko kupić. I jestem z tego prezentu bardzo zadowolona. To jest właśnie prezent dla kogoś, kto ma nowy dom i z tej okazji jakby świąteczno-domowej ten prezent kupiłam. I kupiłam właśnie w Pepco jeden z moich ulubionych kocyków. Ja już mam takie kocyki 3 w domu, w takim bardzo ładnym kolorze kremowym z szaro-grafitowymi napisami. Ładnie zapakowany w taką dużą wstążkę. Także ten kocyk, do tego dokupiłam dwie też takie milutkie poszewki na poduszki 50x50. Widzicie, taki delikatnie tłoczony wzór, ale jest gładki, nie ma żadnego wzoru, także bardzo ładnie będzie wyglądał właśnie z tym kocykiem na przykład w sypialni czy na jakimś fotelu. Kupiłam jeszcze Home Sweet Home, taki świecznik na tea lighty, w też takim właśnie beżowo-szarym kolorze, jak napisy na tym kocyku. I do tego świecznika kupiłam waniliowe tea lighty. I wydaje mi się, że to jest taki właśnie ładny prezencik na nowe mieszkanie, na nowy dom.
estetyczny, ładnie wyglądający, miły, ciepły i przytulny. Słuchajcie, będę kończyła nagrywanie tego vloga, dlatego że zbliżają się święta, jutro jest 1 grudnia i ja nie będę nagrywała vlogmas, ale bardzo chciałabym być częściej na YouTubie, żebyście Wy też mogły częściej do mnie zaglądać, żebyście mogły dla siebie jakieś inspiracje z tych filmików zyskać, także te kawałki, które mam już pozgrywane w telefonie, wyślę Martynce i ona coś tam fajnego dla nas złoży. Może sobie coś upatrzycie. Tak się rozglądam, czy jest coś, co mogłabym Wam ciekawego pokazać, ale oprócz ogromnego gara zupy pomidorowej, który dzisiaj ugotowałam, nie mam nic ciekawego, o czym mogłabym tutaj poopowiadać, więc zmykam, biorę się za resztę rzeczy, które mam do ogarnięcia, idę po dzieciaki do szkoły, będę zrzucała filmy z aparatu, no i będę robiła jeszcze wiele, wiele innych ciekawych rzeczy, ale to już temat jest na zupełnie inny filmik. Pozdrawiam Was serdecznie i jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję za przemiłe, ciepłe, piękne komentarze. Pa, pa.